dzień dobry, cześć i czołem. No tak naprawdę to dobry wieczór. I kulturalnie będzie. Słuchajcie, moi drodzy, o co to mi się tutaj pojawiło? Jestem live. Tak, no. Jakieś tam podpowiedzi nowych funkcji. Nie, dobra. Podpowiedzi się powłączały, a ja jestem na małym ekranie. Ale zmiany. No dobra, ale jest wszystko ok. Kochani. Bo tak to ze mną dzisiaj cały dzień chodzi. To jest bardzo miłe, bardzo fajnie, że ciągle, mimo, ja sobie zdaję sprawę, że mogę uchodzić za osobę kontrowersyjną. Ja sobie zdaję sprawę. Każdy, kto jest wyraźny, wyrazisty, a do tego jeszcze wypowiada się często, zawsze jest kontrowersyjny. Nie chcę się usprawiedliwiać, tak jest. Ja sobie zdaję sprawę. Ale miło jest, że jeszcze tak wiele dostaję sygnałów od was, że fajnie, że ja tu gadam, fajnie, że ja tam piszę, co piszę i że to komuś jest potrzebne. Ja też wychodzę z założenia, że parę lat temu, kiedy ja nagminnie szukałem, nie wiem, jak to powiedzieć, czego ja szukałem w tym internecie. Potwierdzenia tego chyba, że ja nie jestem sam, że ja nie oszalałem, że ktoś jeszcze też myśli podobnie. Szukałem jakiejś wiedzy. To wiecie co, że wtedy to byłoby fajne, gdybym znalazł takiego Witka, ale nie znalazłem. Kogoś, kto by tak gadał. Sorry, że to mówię, ale dla mnie by to było dobre. Natomiast teraz jest jak jest. Bardzo dużo ludzi robi te live, każdy może. Ja jestem zadowolony z tego. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że nas jest jednak trochę. My się tak teraz uzupełniamy, widząc, że każdy jakąś rolę dalej w tym teatrze gra, bo my wcale stąd nie znikamy. My nie idziemy w żadną duchowość, nie przechodzimy w żadne 5D, ani całe, cokolwiek wymienię, no, zostajemy tu i teraz, ale każdy z nas wyraża swoją osobowość, o, to chyba tak to trzeba określić. Już przestajemy się wstydzić tego, tak, my egoiści, ci, którzy urodzili się z tym odrębnym ego, odrębnym ja, bo tym jest ego, byliśmy no trochę lani przez życie, bo zawsze byliśmy gdzieś spychani w samotność. Świat nie akceptuje, ciągle chciano nas wciągnąć w jakąś grupę, ale od paru lat widzimy, że jest nas jednak więcej i teraz dociera do nas ta wiedza, że świat jest we mnie. On jest mój. To moje wewnętrzne doświadczenie, więc siłą rzeczy musi być egoistyczny, bo tam nikogo innego nie ma. Ja jestem twórcą swojego własnego doświadczenia, więc jakby oczywiste. Tyle tylko, że tutaj to ego jest źle rozumiane i się brzydko kojarzy. I też bardzo dobrze, bo ja się wcale nie dziwię tego, że ludzie boją się ego. Dobrze, że się boją. Człowiek, który chciałby z tego skorzystać, a to ego w nim jest jeszcze niedojrzałe, zrobi sobie makabryczną krzywdę. Prędzej ego go zabije, niż jakikolwiek pożytek z tego będzie miał. Taka jest prawda. Do tego trzeba dorosnąć. Ale nie o tym chciałem. Tak naprawdę chciałem podziękować, to raz, ale dwa, chciałem przypomnieć,
bo gdzieś tam wychodzę mentalnie z założenia, że przecież ja to kiedyś robiłem chyba aż za często, więc ileż można. No tak, ale już jednak od długiego czasu tego nie robię. Każdy mógł zapomnieć i nie każdy pamięta Witka tam z kiedyś tam, a powinien co któryś live, co któryś post na zakończenie dodać: pamiętajcie, że w tym wszystkim, co mówię, chodzi o to, żeby wywołać w tobie myślenie alternatywne, inne, żebyś zaczął podważać wszystko, co wiesz i wszystko to, co ja mówię też. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, żebyś koniec z końców nie poszedł w moje ślady. To nie o to chodzi, że przyszedł tu Witek, który ma patent na rację i ja ci powiem, co ty masz robić, jaki ty masz być, więc najprościej naśladuj mnie. O nie, ja, to ja. I każdy z nas teraz jest inny, odrębny. Nie ma dwóch takich samych. Są podobieństwa, owszem, ale już nie identyczności. O to chodzi, żebyś był autentycznym sobą i na ilekolwiek zgadzasz się z tym, co ja mówię, to dobrze, ale pamiętaj, nie o to chodzi, żeby skopiować Witka czy kogokolwiek. To nawet mówił Budda. Ty idź swoją drogą. I tak właśnie jest ze mną. Ja mówię swoje. Mówię to, w co wierzę. Robię to, co uznałem za słuszne. Robię też to, co mi się robić po prostu chce. To ze mnie wynika. Ale to nie jest jakaś rola, w której czuję się zbawcą świata. Absolutnie. Jeśli tak dla kogoś to wygląda, w porządku. Ale dla mnie tak nie wygląda. Nie ma kogoś takiego, kto zbawia świat. Każdy, Jezus, Osho, ktokolwiek, po prostu przedstawiał swój punkt widzenia, alternatywną możliwość patrzenia na tak zwaną rzeczywistość. A każdy z tych słuchaczy, który naprawdę budził się, słuchaczy tego Osho, powiedzmy, skupmy się na przykładzie, słuchał go i traktował pewnie trochę wow, do czasu, który też zrozumiał, że on już może tworzyć własny system myślowy. I już wtedy dla niego Osho nie był wow, tylko mogli sobie pójść, powiedzmy, razem na spacer, porozmawiać. Przestał być autorytetem. I o to właśnie chodzi najbardziej w tym wszystkim. Nie miejcie autorytetów. Pozbądźcie się wzorców. To wszystko jest do niczego niepotrzebne, kiedy już odkryjesz, że możesz po prostu być sobą. Takim, jakim jesteś, masz pełne prawo do bycia odrębnym, do bycia taką niepowtarzalną perełką, choćby cię nie wiem jak kleli, że ty nie chcesz być taki, jak oni by chcieli, żebyś ty był. Ale ty masz prawo nie spełniać żądań nikogo. Masz prawo być sobą. A w tym, co ja tu gadam, pamiętaj, zawsze jest ten cel, żeby cię tylko pchnąć do myślenia alternatywnego. Żebyś też zaczął podważać, w tym podważać to, co ja mówię. I na Boga nigdy w życiu nie szedł po moich śladach. Ty idź swoją drogą. Dobranoc Państwu. Strzałka uciekła.